Z Belgii doszło, tak. Profanacja krzyża. Z Belgii, tak. Z Belgii, profanacja krzyża. Z Belgii, tak, profanacja krzyża. Cholera jasna, no. Uważa, że krzyż dla kilku miliardów ludzi jest znakiem prowadzącym do Boga, odnosząc się do... No akurat tak nie jest, ale można było, wiesz, nie błaźnić się. No tak nie jest, krzyż nie prowadzi do Boga, bo to jest pogański symbol. Ale więc nie wiem, po co to wykorzystywać, pogański krzyż, do oskarżania kogoś. Jaki tam głupi facet profanuje. A oni też są w błędzie. I ci w błędzie są. I ci w błędzie są. Ale popatrzmy, kto by 20 lat temu pomyślał o tym, by zrobić tak niepojętą rzecz w kościele, jak przybicie krowy do krzyża. Kaplica świętego Jana Chrzciciela została zamknięta i należy do diecezji Hasselt. Tymczasowo świątynia została wynajęta na galerię sztuki. Przed kaplicą gromadzą się wierni na modlitwie. Apelują do władz diecezji o usunięcie ze świątyni kontrowersyjnej instalacji. Krowa na krzyżu ma być wystawiana w kościele do początku grudnia. Krowa ta. A w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Duże zachmurzenie. W połowie Polski oraz na Warmii, Mazurach deszcz, w Sudetach śnieg. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 7 do 11 stopni. Na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Warmii, Mazurach oraz w rejonach podgórskich Sudetów od 4 do 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich dość silny, południowo-wschodni i południowy. Na południu kraju wiatr w porywach do 60 km na godzinę, wysoko w górach nawet do 100 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 995 hektopaskali. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy na dzisiejsze rozmowy niedokończone, w których gościć będziemy prelegentów 10. Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Niepodległość, Szanse i Zagrożenia, który obecnie odbywa się w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Początek rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Chronimy czystość wiary. O błędach Lutra i ich konsekwencjach, trosce o jedność i spójność wiary, mówi w wyjątkowym wywiadzie dla naszego dziennika ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki i Wiary. Klucz do naprawy sądów. Nie zreformujemy sądownictwa w Polsce bez powrotu do prawa naturalnego, podkreśla ksiądz profesor Tadeusz Kus. Antypolski paszkwil. Kanadyjska telewizja publiczna wyemitowała program szkalujący Polskę. Kongres Polonii Kanadyjskiej żąda przeprosin. Szczegóły w naszym dzienniku. Razem robimy reformę. Kanada. Reformy sprawiedliwości powinni odczuć obywatele. Rozmowa z ministrem Pawłem Muchą, zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP. Zainspirowały nas Fatima i Polska. Organizatorka irlandzkiego różańca na Wybrzeżu opowiada o inicjatywie w Irlandii wzorowanej na polskim różańcu do granic. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Będzie być, tak? O matka, uciekajmy. Będzie być. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja, szanowni państwo, zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Pamięć i Nadzieja,
poświęconą postawą Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Konferencja odbędzie się 26 listopada w niedzielę w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II, ulica Droga Starotoruńska 1 w Toruniu. Oczywiście konferencja będzie w Kaplicy Pamięci Męczenników Polskich o godzinie 13:15. Przed konferencją msza święta odprawiona w sanktuarium o godzinie 12:00. Konferencję organizuje Instytut Pamięć i Tożsamość im. Św. Jana Pawła II, działający przy Fundacji Lux Veritatis. Organizuje wraz z Fundacją From the Deeps, z głębokości, przy współpracy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Będą goście z Polski i spoza Polski, bardzo ważni goście. Będą przedstawiciele rządu polskiego i nie tylko. Będą świadkowie uratowani przez Polaków w czasie Holokaustu. Patronat honorowy nad konferencją: prezes Prawa i Sprawiedliwości pan Jarosław Kaczyński, pani premier Beata Szydło i marszałek Senatu Rzeczpospolitej pan Stanisław Karczewski. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, chcielibyśmy wiedzieć, ilu będzie gości, dlatego prosimy o zgłaszanie się. Konferencja, jeszcze raz przypominam, Pamięć i Nadzieja. Prosimy o zgłaszanie wszystkich chętnych w sanktuarium już bezpośrednio. Telefon 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. Ilość miejsc jest ograniczona. Dziękujemy serdecznie za współpracę. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa tma. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z mocnych pokazy da. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z mocnych pokazy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Zapraszam Państwa na aktualności dnia. Pytania dwa. Gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Yeah.
Sejm opowiedział się wczoraj za dalszymi pracami nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Obie propozycje prezydenta trafiają teraz do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a z nami jest przewodniczący tej komisji, pan poseł Stanisław Piotrowicz. Szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu. Panie pośle, ta debata miała też taki swoisty kształt. Przeciwko dalszemu procedowaniu była Platforma Obywatelska, była Nowoczesna, temperatura na razie może nie miała 100 stopni, no ale z pewnością była to już taka temperatura dosyć gorąca, że wspomnę choćby zachowanie pana posła Michała Szczerby. Niemniej jednak prace trwają, prace trafiają teraz do komisji i jak pan skomentuje, panie pośle, tę debatę, która za nami, no i posiedzenie komisji, które przed nami w środę chyba, jeśli dobrze pamiętam. Można powiedzieć, że rozpaczliwa walka o zachowanie tego, co jest. A dlaczego opozycja tak walczy o to, żeby w wymiarze sprawiedliwości się nic nie zmieniło? Znowu zasłania się takimi hasłami o niezawisłości sądów, o bezstronności sądów, o wolnych sądach, zasłania się prawami i wolnościami obywatelskimi, a przecież nie o to chodzi. Zasłania się demokracją, a jednocześnie nie chce uszanować werdyktu demokratycznego. A więc to są tylko szyldy, za którymi skrywane są właściwe intencje. Mianowicie intencją jest to, ażeby sądy pozostały w takim kształcie, w jakim są, bo one dobrze służyły establishmentowi III RP. I o to przede wszystkim chodzi. To sądy miały być gwarantem tego, że się w Polsce nic nie zmieni. Parlament może zmieniać ustawy, może wprowadzać reformy, a kto będzie ostatecznie decydował? Tak, u faryzeuszy było. Co stosuje prawo w praktyce, a więc sądy. Sądy, które sobie teraz jeszcze uzurpują prawo do tego, żeby decydować o wykładni konstytucji, a więc żeby prowadzić tak zwaną rozproszoną kontrolę konstytucyjności, a więc znowu chodzi o to, żeby Polska była nie demokracją, a sędziokracją. Sędziokracją, w którym nie obywatele będą decydować o tym, jakie będzie ich państwo, tylko sędziowie. Sędziowie nie mający żadnej demokratycznej legitymacji, bo przecież społeczeństwo względem sędziów nie ma żadnych uprawnień. I to jest zupełne oderwanie tej sytuacji od obowiązków wynikających z konstytucji. Konstytucja powiadała, ja to wielokrotnie przytaczam, mówi o trójpodziale władz, ale i równowadze władz. A więc władza sądownicza nie może stać ponad wszystkimi władzami, a tak właśnie chce dzisiejsza opozycja, żeby władza sądownicza stała poza wszystkimi władzami. Dlaczego oni tak chcą, żeby ta władza sądownicza była ponad wszystkimi władzami? Bo ta władza sądownicza właśnie im służyła, nie narodowi, nie ludziom, tylko im. No ale przecież nie mogą mówić, że chcemy zachować, bo te sądy są nasze. Tylko teraz, kiedy my chcemy zbudować sądy, które będą służyć ludziom, to oni powiadają, że my zawłaszczamy sądy, że upolityczniamy sądy i tak dalej. To są znowu hasła. Ja myślę, że obywatele się, Polacy, na to się nabrać nie dadzą. Nie dają się nabierać. Dlatego domagają się Polacy głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. I się rodzi pytanie, no to co, opozycja jest głucha na głos Polaków? To jest opozycja w demokratycznym państwie powinna wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Powinna się ścigać z rządzącymi, by zjednać sobie jak najwięcej Polaków do własnych rozwiązań, do własnych propozycji. A tymczasem, przepraszam, opozycja robi zupełnie coś odwrotnego, wbrew oczekiwaniom społecznym. Mało tego, nie szanuje demokracji, nie szanuje wyborów, podejmuje wysiłki, bo tak to przecież trzeba nazwać, ulicajska granica, ażeby przemocą zdobyć władzę. Przemocą zdobyć władzę, no to wiadomo, a nie w drodze wiadomo. Legalnych demokratycznych. Czyżby to im aż tak bardzo zależało na sprawiedliwości? Wiadomo, że nie, no ale... Że konstytucja to nie jest taka książeczka, którą się wymachuje i powiada się konstytucja. Konstytucja to jest najważniejszy akt prawny, który winien być przestrzegany. A ja się pytam, no to wobec tego, gdzie była konstytucja?
właśnie, podstawowych. Kiedy pozbawiano dóbr, rozkradano, chociażby o tym sztandarowym Ambergold. Gdzie była konstytucja wtedy, kiedy dokonywano dzikiej reprywatyzacji? Trzeba przecież zwrócić uwagę na to, że w tych patologicznych procesach rozkradania społeczeństwa w jakimś stopniu uczestniczyły sądy poprzez wydawanie rozmaitych postanowień, decyzji i tak dalej. Przecież bez udziału czynnika sądowego nie byłaby możliwa taka dzika reprywatyzacja. Gdyby sądy wypełniały i prokuratury swoje obowiązki, należeć nie doszłoby do rozgrabienia majątku narodowego, nie doszłoby do tej słynnej afery Ambergold i wielu, wielu innych. No, w związku z tym jest obawa po stronie tych, którzy czerpali korzyści ze sprawowania władzy, często czerpali je z naruszeniem prawa, oni się dziś obawiają, że sprawiedliwe sądy, bezstronne sądy, niezawisłe sądy mogą dokonać rozliczeń, a więc na dobrą sprawę protestujący nie walczą o dobro Polaków, o prawa i wolności obywatelskie. Oni walczą o własne interesy i o zagwarantowanie bezkarności. Widziałaś? Panie pośle, wczoraj także odbyła się demonstracja pod pałacem pana prezydenta, bo przypomnijmy, że są to ustawy, które... Że złodziej chce z twarzą wyjść, rozumiesz? Pana prezydenta i teraz złodziej chce wyjść z twarzą. Będzie komisja. Myśmy tu mieli tych Zubrzyckich na centralnym, ja ci powiedziałam. Wśród demonstrujących, że szczaliście pod schodami ruchomymi, was widziała bezdomna Basia nieraz, którą przepędzaliście z kąta w kąt, ona umarła, a wy nie wiecie, że o was jest film w internecie. Zubrzycko, oni mówią, a gdzie? Ja mówię, przypomnijcie sobie Barbarę inteligentną, która musiała się miotać po tym centralnym z ławki na ławkę, bo to na zimnej ławce nawet nie można było siedzieć. Obrzydliwe dziady. A powiedziałam, że dziady katolicy. Jak Ryszard Sznep, były ambasador, jak Marcin Antosiewicz, były reporter TVP. Ci wszyscy ludzie jednoczą się w obronie, jak mówią, wolności, demokracji, wolnych sądów, wolnych mediów i mają transparenty i do was zapuka Prawo i Sprawiedliwość. No cóż, widać, kto się jednoczy. Widać, że nie uzyskuje wsparcia społecznego. Polacy są na tyle mądrzy, że orientują się, o co chodzi. I stąd te demonstracje nie są już tak liczne. Demonstracje skupiają samych zainteresowanych tym, żeby było tak, jak było. Względnie rzeczywiście może się tam pojawić pewna część społeczeństwa, która przychodzi w dobrej wierze, ale została tak zmanipulowana. Więc myślę, że szalenie ważne jest, żeby do tych ludzi dotrzeć z przekazem i pokazać, o co właściwie chodzi. Chodzi o wąskie, grupowe interesy tych ludzi, którzy mieli w minionym okresie uprzywilejowaną pozycję i którzy bronią dziś swoich przywilejów, ale nie mogą krzyczeć, że chcemy obronić własną pozycję, chcemy dorwać się do władzy, choć to się czasami przecież pojawia, ale powiadają, że to niby w trosce o prawa człowieka, o prawa obywatela. Próbują straszyć ludzi, tak jak straszyli przecież przez całe minione lata, kiedy likwidowano, bo użyję tego sformułowania, likwidowano państwo polskie, a tym dobitnym przykładem jest chociażby stwierdzenie ówczesnego, prominentnego ministra z tamtego rządu, że Polska istnieje tylko teoretycznie. To nie jest nasz wymysł. To była tamta diagnoza tamtego stanu rzeczy. A więc likwidowano państwo. Oni chcą do tego wrócić, bo dla nich jest ważne tylko mieć władzę, czerpać z niej pożytki, a nie służyć ludziom i służyć państwu. Bo kiedy się ludziom będzie żyło lepiej? Wtedy, kiedy państwo będzie silne, kiedy państwo nie da się okradać innym, kiedy państwo będzie sprawiedliwie zarządzane, wtedy każdy może się rozwijać, może się w tym państwie czuć bezpiecznie, no i może wzrastać dobrobyt. Państwo rozkradane przez czynniki zewnętrzne, rozkradane poprzez wąskie grupy,
państwem słabym i w takim państwie ludziom nie może się żyć lepiej. Z pustego i Salomon nie naleje. W związku z tym, żeby ludzie mogli czerpać, przeciętni, każdy Polak mógł czerpać pożytki z rozwoju gospodarczego, to musi być państwo sprawiedliwie zarządzane. No i ten wzrost gospodarczy musi następować. I dziś mamy taką sytuację, że wzrost gospodarczy postępuje w niespotykanym tempie. Zazdroszczą nam nawet ci na zachód od Polski, że gospodarka się rozwija, że się rozrasta, i że żyje się Polakom coraz lepiej. No przecież to nie chodzi o praworządność w Polsce, tym z zachodu. Im chodzi o to, że Polska się nie chce dać tak okradać, jak była okradana w minionym okresie czasu. A przecież minister Morawiecki, premier Morawiecki mówił, o jakie potężne pieniądze chodzi. Ja tylko obrazowo powiem, że dopóki nie uszczelniliśmy tej gospodarki paliwowej, to do Polski dzień w dzień wjeżdżało 700 cystern z paliwem poza ewidencją podatkową. Poza ewidencją podatkową. To jest taki obrazowy przykład rozkradania Polski. No, a skoro to uszczelniliśmy i nie mogą czerpać korzyści inne państwa, chcę powiedzieć, że największym beneficjentem z tej działalności to byli Niemcy i Holendrzy, no to jest zrozumiałe, że krzyczą, że w Polsce jest praworządność zagrożona. No znowu nieprawda, znowu szyld, za który się chowają. Od kiedy to tak państwa ościenne troszczą się o praworządność w Polsce? Wtedy, kiedy ta praworządność była łamana, jakoś dziwnie milczały. A teraz, kiedy władzę sprawuje demokratycznie wyłoniony rząd i będzie ją sprawował do następnych wyborów, jeżeli wyborcy zdecydują inaczej, to odejdzie. Zresztą my nigdy nie przejawialiśmy postawy kurczowego trzymania się władzy. Daliśmy temu wyraz w 2007 roku, kiedy nie można było Polski reformować, ze względu na to, że nie mieliśmy takiej większości w parlamencie, żeby móc realizować swój program, proszę bardzo. Poddaliśmy się werdyktowi społeczeństwa. Doprowadziliśmy do wcześniejszego rozwiązania parlamentu, proszę bardzo. Niech naród wybierze. Stało się tak, że naród wybrał inaczej. Myśmy pogodzili się z werdyktem. Myśmy przez całe 8 minionych lat wsłuchiwali się w głos Polaków, przygotowywali program i zdobyliśmy władzę w demokratycznych wyborach. Mało tego, można jeszcze dziś powiedzieć, że wzrasta poparcie społeczne dla rządzących, bo zabiegamy o to, żeby być w oczach naszych wyborców wiarygodnymi. Stąd punkt po punkcie realizujemy nasz program wyborczy. I w ramach tego programu jest również obiecana społeczeństwu i oczekiwana przez społeczeństwo reforma wymiaru sprawiedliwości. Dlatego nie zabraknie nam determinacji w tym, żeby do tej reformy zmierzać. Zresztą już to zrobiliśmy, stało się inaczej, w lipcu ustawy zostały zawetowane, ale podejmujemy ten wysiłek jeszcze raz. Mamy nadzieję, że tym razem skutecznie. A czy posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka to najbliższe, gdzie będą procedowane ustawy prezydenckie? Czy ono będzie wyglądało pana zdaniem podobnie jak to posiedzenie, posiedzenia lipcowe? I kto przedstawi też, bo rozumiem, że teraz wchodzą ustawy, komisja, w ramach Komisji Sprawiedliwości można nanosić różnego rodzaju poprawki do ustaw zgłoszonych przez pana prezydenta, że są poprawki, które każdy z członków komisji będzie mógł wnieść, czyli i posłowie większości rządzącej i opozycji, ale też są te poprawki, które zostały uzgodnione w toku rozmów prezesa Prawa i Sprawiedliwości z panem prezydentem. Kto wniesie te, tak nazwę to roboczo, oficjalne poprawki? No, poprawki, tutaj nie ma innych procedur. Mogą wnosić te poprawki na posiedzeniach komisji tylko posłowie. Kilku posłów, trzech posłów może wnieść taką poprawkę. Komisja będzie nad tą poprawką dyskutowała, będzie wysłuchiwane stanowisko kancelarii przedstawicieli pana prezydenta, bo będą uczestniczyć w posiedzeniu komisji. Będą w posiedzeniu komisji uczestniczyć przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, będą uczestniczyć legislatorzy, a więc specjaliści, prawnicy sejmowi, którzy zajmują się redakcją, tak to ogólnie powiem, przepisów. To są specjaliści właśnie z dziedziny redagowania prawa. Będą uczestniczyć również przedstawiciele zainteresowanych podmiotów, a więc
dołączył przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawiciel Sądu Najwyższego, no i być może, że jeszcze inne podmioty, jeżeli takie zainteresowanie wykażą. Z tego, co wiemy, to przecież pan prezydent również deklaruje pewną elastyczność i niewykluczone, że i ze strony kancelarii pana prezydenta będzie jakaś sugestia nieznacznej zmiany pierwotnie zaproponowanego przepisu. To wszystko jest przed nami, natomiast jaki będzie klimat, jaka atmosfera, ja ze swej strony dołożę wszelkich starań, żeby było tak, aby każdy poseł mógł się wypowiedzieć, mógł zabrać głos, natomiast będę starał się reagować wtedy, kiedy będzie to prowadziło do nadużyć, do obstrukcji, kiedy nie będzie chodziło o to, żeby wybrzmiały argumenty, ale o to, żeby zająć czas, ażebyśmy nie dali rady. Proszę zwrócić uwagę, że podczas poprzednich posiedzeń komisji nie chodziło przecież o żadną dyskusję, ale składać takie wnioski formalne, tak długo przemawiać, tak długo odczytywać rozmaite znane dokumenty, odczytywać je po kilka razy. Chodziło o to, żeby grać na zmęczenie, żebyśmy nie zdążyli od rana do późnej nocy, bo potem, gdy będzie wieczór, będzie można krzyczeć, że obradujemy nocą. Nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy wręcz przeciwnie, zaczynamy rano, chodzi o to, żebyśmy mogli procedować, ale myślę, że opozycja też daje obraz i świadectwo o sobie. Z przyjemnością wysłucham argumentów strony przeciwnej, tych krytycznych, natomiast przykre jest to, kiedy próbuje się sprowadzać w ogóle parlament do atmosfery bazaru. A tak to niestety jest. Czynią to posłowie opozycji i potem ci sami posłowie zwracają uwagę, jaki to fatalny obraz parlamentu idzie w świat. A więc jaka to jest hipokryzja i jakie to jest zakłamanie. Warto też zwrócić uwagę, że ci posłowie, którzy używają języka agresywnego, ci posłowie, którzy znieważają, oni stale występują z inicjatywami, że trzeba przyjąć prawo o ustawę zakazującą mowy nienawiści. No, można było powiedzieć, więc wystarczy powściągnąć własny język, a niepotrzebna będzie do tego ustawa. Więc to jest taka przewrotność tego działania. Bardzo dziękuję. Czekamy zatem na posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ono już w przyszłym tygodniu. Czekamy na owoce tego posiedzenia, a jaki będzie klimat, to rzeczywiście zobaczymy. Pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący komisji, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu. Szczęść Boże. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, horror, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z wątpliwych Bóg nam zywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, horror, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z wązy, Bóg nam wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Pytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat, na poniewierkę wygnał w świat. I kto zatraci Obudź
Skończyła się konferencja ministra sprawiedliwości, ministra Zbigniewa Ziobro, który przedstawiał reformę procesu cywilnego. Posłuchajmy fragmentu tej konferencji. To dalszy ciąg reformy sądownictwa. Wiemy, że jedna z proponowanych ustaw, ta dotycząca sądów powszechnych, została przyjęta przez pana prezydenta, podpisana przez pana prezydenta. Dwie jeszcze czekają na procedowanie, na podpis, ale posłuchajmy teraz tej związanej z pierwszą podpisaną reformą procesu cywilnego. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Dzisiejszej konferencji prasowej jest ona poświęcona dalszej reformie sądów, bo reforma sądów to jest wielkie dzieło, które obejmuje różne etapy i różne zagadnienia. Nie da się reformy przeprowadzić jedną zmianą. Tak, to mogą tylko i wyłącznie magicy w filmach fabularnych. My możemy proponować Państwu konkretne propozycje, które związane są z realną zmianą funkcjonowania sądów w wielu obszarach. Sądownictwo jest to bardzo skomplikowany obszar działania państwa i wymaga rozważnych, roztropnych, przemyślanych zmian, tak aby nie wylać dziecka z kąpielą, a jednocześnie spowodować to, co oczekują Polacy, czyli przyspieszenie postępowań oraz zagwarantowanie poczucia obiektywizmu, bezstronności i sprawiedliwego rozstrzygnięcia. I te dwie kwestie, które leżą nam na sercu, są związane z naszą intensywną pracą na różnych polach. Między innymi jest wyrazem tego dzisiejsza konferencja prasowa. Mam przyjemność powiedzieć Państwu, że udało się sfinalizować ważny etap pracy nad zmianą modelu procedury cywilnej. Pracami tymi kierował pan sędzia, pan wiceminister Łukasz Piebiak wraz z innymi doświadczonymi sędziami, przede wszystkim praktykami, bo głos praktyków jest dla mnie szczególnie cenny. To oni bowiem zderzają się z realnymi wyzwaniami codzienności w sądach. To oni znają więc najlepiej problemy, które spotykają tak sądy, jak również i strony, które przed te sądy trafiają. I dlatego wkład praktyków był tutaj dominujący i rozstrzygający, jeśli chodzi o propozycje przygotowane, które będą następnie dalej procedowane w zakresie zmian i ufam, że są przyjęte przez rząd, a następnie przez polski parlament. Oczywiście ta reforma, którą pokrótce, za chwilę przedstawi Państwu w większych szczegółach pan minister Piebiak, będzie przedmiotem jeszcze konsultacji z różnymi środowiskami, stronami. Jesteśmy otwarci na ewentualne zmiany i udoskonalenia, ale jestem przekonany, że jest to bardzo ważny krok w zakresie reformy polskiego sądownictwa, umożliwiający szybsze procedowanie i szybsze rozstrzyganie spraw, szybsze dochodzenie do sprawiedliwości Polaków. Ta zmiana, jestem przekonany, podniesie zaufanie do sądów i umożliwi Polakom szybsze znajdowanie rozstrzygnięcia w sądzie, bo po to zwykle ludzie do sądu idą, aby możliwie szybko uzyskać sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Można by mówić wiele o szczegółach proponowanych rozwiązań, ale powiem tylko o niektórych. Rozwinie rzecz, tak jak wspomniałem, jeden z głównych autorów, a zarazem mój zastępca, pan sędzia, pan minister Łukasz Piebiak. Założeniem tej reformy jest to, aby wyrok w miarę możliwości był wydawany na jednej rozprawie. Dlatego też pewną nowością, którą wprowadzamy, jest konieczność organizowania tak zwanego postępowania przygotowawczego, czyli rozprawy przygotowawczej, która określi sposób postępowania w danej sprawie. Nakładamy na sądy pewne dodatkowe obowiązki, których dzisiaj nie było, a które mają miejsce w innych procedurach innych krajów europejskich. Nie kryję, że sięgaliśmy po te pomysły również do tych, gdzie sądownictwo funkcjonuje znacznie sprawniej i lepiej, gdzie sędzia będzie zobowiązany podjąć pewne próby znalezienia kompromisu i ugody pomiędzy stronami, bo to jest najlepsze i najszybsze załatwienie sprawy. Oczywiście może też się okazać, że nie będzie to możliwe, ale wówczas właśnie przy okazji takiej rozprawy przygotowawczej sąd będzie ustalał harmonogram rozprawy. Jeśli byłaby konieczna więcej niż jedna rozprawa, to też obowiązkiem sądu będzie zakreślenie daty, kiedy zapadnie rozstrzygnięcie. To jest też zupełne nowum w stosunku do aktualnego stanu rzeczy. Jestem przekonany, że właściwe profesjonalne przygotowanie sprawy pod kątem jej
jej procedowania i zakreślenie terminu wyroku w bardzo istotny sposób zdyscyplinuje strony postępowania i sam sąd oraz przyspieszy właśnie bieg postępowań, które często są źle zorganizowane i przez to bardzo przewlekłe. Ale aby to było możliwe, wprowadzamy też wiele innych rozwiązań szczegółowych, między innymi ograniczając w sposób istotny różne formy obstrukcji, różne formy przewlekania postępowania, które podejmują często strony z taktyki procesowej po to, aby nie doprowadzić do rozstrzygnięcia. Na przykład bogaty kontrahent, który oszukuje podwykonawców, jest w stanie przewlekać w nieskończoność postępowania, składając rozmaite zażalenia, podejmując różne czynności procesowe, które nie służą dojściu do prawdy, dojściu do rozstrzygnięcia sprawiedliwego, ale służą temu, aby ta sprawa się nigdy nie skończyła. I my chcemy z tą praktyką raz na zawsze skończyć, dlatego proponujemy szereg rozwiązań, które temu właśnie służą. Ale wprowadzamy też rozwiązania, które są ważne z punktu widzenia zagwarantowania obiektywizmu działania sądów. Często Polacy podnoszą, że sprawy w sądach są ustawiane, że z góry wiadomo, jakie będzie rozstrzygnięcie, zwłaszcza w tych małych sądach. Być może jest to opinia nadużywana i często zbyt pochopnie powtarzana, ale nie ulega żadnej wątpliwości. No, mieliśmy przykład choćby głośnej sprawy sędziego na telefon w okresie rządu Platformy Obywatelskiej. To dotyczyło nie sądu nawet lokalnego, tylko sądu okręgowego w dużym mieście. Że niestety w sądach też pracują ludzie i tylko ludzie i tego rodzaju sytuacje mogą się zdarzać. A naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby wytworzyć przekonanie wśród tych, którzy do sądu trafiają, że mogą liczyć na bezstronne, uczciwe i sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Aby tak się stało, już zresztą prowadziliśmy losowanie sędziów, tak aby nie można było podejrzewać, że został do rozstrzygnięcia sprawy wyznaczony celowo sędzia, który wiadomo, jaki już ma wydać wyrok, bo ktoś do niego wcześniej dotarł, czy do prezesa i zadbał, aby to ten sędzia sprawy rozstrzygał. To już jest niemożliwe, ponieważ wprowadziliśmy zobiektywizowany system komputerowy, który losuje centralnie sędziów do każdej sprawy w Polsce. Znaczy to się, w tej chwili jest to program pilotażowy w trzech sądach do końca roku, a od 1 stycznia wszystkie polskie sądy będą w ten sposób zarządzane i w ten sposób sędziowie będą wyznaczani. Zresztą ten system również służy temu, aby poszczególnym sędziom wyznaczać sprawy w zależności od ich obciążenia, czyli w ten sposób też dba o to, aby te sprawy były prowadzone sprawnie, aby nie było tak, że jeden sędzia dostaje wiele skomplikowanych spraw, a inny ma tych spraw niewiele. Właściwe rozłożenie spraw pomiędzy sędziów również służy temu, aby przyspieszyć bieg postępowań i sprawnie organizować proces sądów, ale niezależnie od tego, w tych rozwiązaniach wprowadzamy też rozmaite nowe instytucje, które mają gwarantować to poczucie bezstronności, na przykład sytuacja, w której jest się w sporze sędziów danego sądu, rozstrzygamy na mocy ustawy, że w takim wypadku sprawa musi być prowadzona przez inny sąd. Dzisiaj często tak się nie dzieje. Choć może to zastanawiać, w takich sprawach zdarza się, że sądy rozstrzygają, mimo że sprawa dotyczy sędziego bądź jego rodziny, który w danym sądzie pracuje bądź pracował. Chcemy też stworzyć nową instytucję, która pozwala przenieść sprawę do innego sądu, jeżeli sąd lokalny ma rozstrzygać sprawę dotyczącą lokalnych tuzów, elit. Rodzi się bowiem podejrzenie często, że właśnie te elity, ludzie, którzy spotykają się na tych, w cudzysłowie, lokalnych salonach, mogą mieć większy wpływ na sędziów, którzy rzekają w danej miejscowości i w tym sensie w sposób łatwy będziemy mogli przenosić te sprawy do innych sądów, gwarantując tym samym ludziom poczucie, że sprawa będzie rozpatrywana przez niezależnego, obiektywnego, bezstronnego sędziego, a nie tak jak często to się dzisiaj dzieje, że sprawy są rozstrzygane tam na miejscu, a potem rodzą bardzo poważne wątpliwości co do uczciwości i bezstronności. Tych rozwiązań jest bardzo wiele, ale dodam jeszcze, zanim oddam głos panu ministrowi Piebiakowi, że wprowadzamy też istotne zmiany, jeżeli chodzi o postępowanie gospodarcze. Polscy przedsiębiorcy skarżą się, że postępowania ciągną się latami, to jest prawda. Chcielibyśmy to zmienić i wprowadzić przemyślaną, przyspieszoną, uproszczoną procedurę, ale taką, która też będzie gwarantować stronom zachowanie podstawowych praw. To fragment konferencji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na temat reformy procesu cywilnego. Ta reforma wprowadzana jest właśnie w polskich sądach powszechnych. Tak jak na tej Telepolskiej. Proszę wysłać duplikat sprawy, która w ostatniej. Ja mówię, ja nie trzymam tego tych papierów w domu, bo ja nie mam miejsca. To w końcu ten sąd debilowaty na teren Polski zrozumiał. Ja nie mam miejsca, gdzie tych papierów trzymać. Jaki duplikat w trzech egzemplarzach tego, co było? To jak to, co było?
to powinno wystarczyć. Po co to się ma ciągnąć bez końca? Bez końca. I oni są nauczeni, to są sądy żydowskie, banki w Europie są żydowskie, od dupy strony, o dupie Maryni. Po co to komu potrzebne? No to więc mówi logicznie, ale ludzie nie chcą, żeby było logicznie, bo nauczeni są faryzeństwa, saduceuszostwa, kłamstwa, zakręcenia, salcesonizmów brunszwickich wszelkich. Po co to komu potrzebne? Pójdź do świadków Jehowy, to ci nauczą logicznego myślenia. Bez przekrętów faryzeuszy. Po co była ingerencja w zakon mojżeszowy? Drugie przykazanie wyrzucono, dziesiąte podzielono, że wyszło ani żadnej rzeczy, która jego jest. No a gdzie jest orzeczenie w ogóle, że o co chodzi, czego Bóg zabrania, czego zakazuje? No czego? No właśnie, żeby było gdziekolwiek indziej orzeczenie, to jeszcze tak, ale tu nie ma orzeczenia, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Ale co? Panie profesorze, także jesteśmy już u świadków Jehowy to każde malutkie dziecko myśli logicznie i myśli i mówi tak jak człowiek dojrzały. Także zanim skorupka, prawda, czego tam nasiągnie, czym nasiągnie. No, albo od rodziców prawda, sprawiedliwość, szczerość, uczciwość, albo nie. To co u starego, to i u młodego. Tu nie ma, że to jest coraz wyższy poziom. Że po prostu dach domu ludzkiego ewoluuje z dachu budy topsie. Nie. To jest to samo, potrzebne. I to jest dusza, i to jest dusza. Po co było kręcić, po co było manipulować, żeby się ewolucyjnie przekształca. Nic się nie przekształca, to służy celowi. To po pierwsze, opozycja jeszcze rok temu, bo owszem, nie służy demonstracjom okres jesienny czy zimowy, ale przypomnijmy sobie rok temu te zamieszki grudniowe, styczniowe, które no, niestety były prowokowane i miały dosyć licznych uczestników. Dzisiaj to jest już wszystko ponieważ po tych zmaganiach, łącznie z tymi zmaganiami w kontekście weta prezydenta, efekt jest taki, że PiS-owi przybyło bardzo dużo zwolenników, opozycji mocno ubyło. Mało tego, jest ona strasznie skonfliktowana, no wystarczy spojrzeć, co się dzieje w Nowoczesnej, ale też co się dzieje w Platformie. Więc w tym względzie, gdy podsumujemy od strony takiej politycznej ten okres, to mimo tych protestów, mimo pewnych szaleństw, okupacji Sejmu... Złodzieje mają oddać pieniądze i nie mają co tu gadać. Podskakuje, wiesz. Bo to wszystko się już tak zlewa i przeciętny odbiorca już sam nie wie, z jakiego powodu te protesty były. To wszystko to jest już zupełnie na innym tonie. Nawet pojawia się taki konflikt wewnętrzny, że Kidawa Błońska, wicemarszałek Sejmu, daje reprymendę posłowi Szczerbie, który rzuca wydrukiem projektów ustaw prezydenckich i ta reprymenda skutkuje tym, że on je podnosi z ziemi, a nie... Reprymenda, reprymendę. W Polsce, tu nie jesteś. Drugi oczywiście to jest cała debata. Czyli trzeba. Dzieci słuchać. Trzeba, bo dorośli to wiesz, oni uważają, że są kształceni, że są uczeni inaczej jak dziecko. Nie, jedno z drugiego wypływa. Mówią, że dziecięce to jest badziewie, a to już jest po studiach. Nauczcie się myśleć logicznie i mądrze, a nie chodzi z łbem w chmurach, a głupi jest, no chcieli być mądry, witali się głupi, faryzeusze, saduceusze, kształceni, uczeni w piśmie, abyście nie nazywali nikogo ojcem, ani rabbi, ani nauczycielem. Bo jeden jest wasz nauczyciel, Jezus Chrystus, a wy wszyscy braćmi jesteście, nikogo też na ziemi i ojcem. Państwo zobaczą, jak pięknie to w 23 rozdziale Mateusza i w ogóle tam coś koło 23 rozdziału, poszukaj, jak pięknie, krowie na rowie, łopu na miedzy, wyjaśnione, czytaj,
Jakie to mądre, że dziecko jest mądre. A tutaj jest tak powykręcane, że faryzeusze szlaban stawiali dzieciom, a Jezus mówi nie, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy królestwo, a do was kłamcy nie należy królestwo, odwrotnie, przeciwnie. Pójdziecie siedzieć. Tą debatą wewnętrzną i być może, czy daj Boże, piekłem straszyjskim, który zaowocuje uchwaleniem ustaw, a nie tylko z projektami ustaw. Panie profesorze, taki show próbował zrobić Michał Szczerba, to jest poseł Platformy Obywatelskiej, który rozpoczął ten grudniowy pucz, o którym zresztą także mówił sam Grzegorz Schetyna podczas konferencji prasowej. Nie udało się, bardzo trzeźwo i w sposób zdecydowany i taki, w jaki powinna się zachować, zachowała się pani wicemarszałek Sejmu Kidawa-Błońska. No, ale show zrobił Atlas Kotów, który miał w ręku prezes Jarosław Kaczyński. No i z tej debaty Atlas pierwszego kotów, czytania Atlas o sądownictwie, o reformie sądownictwa w świat poszedł Atlas Kotów i prezes Kaczyński zaczytany w lekturze, nie zważający na te wszystkie głosy, które pojawiały się na mównicy. Dobra. A nie wiem, czy to nie jest pewien zabieg taki troszkę socjotechniczny, mający ocieplić zewnętrznie wizerunek samego Jarosława Kaczyńskiego jako miłośnika zwierząt. No oczywiście i kabarety wokół tego jak gdyby funkcjonują, ale jeśli ktoś potrafi się z siebie śmiać, czy mieć dystans do siebie. No bo przypomnijmy, że podczas lipcowych manifestacji, kiedy przeciwnicy reformy sądownictwa zjawili się pod domem Jarosława Kaczyńskiego, pod prezesa Prawa i Sprawiedliwości, no to wówczas, licząc pewnie na jakieś reakcje, mogli spotkać przez tych młodych, którzy też już to mogą nakraść, nakombinować. Kota prezesa, który, jak później Jarosław Kaczyński śmiał się, odparł atak demonstrantów. No, to taka mala dziosz to może zamordować w nocy. To są pewne zabiegi takie nakierowane na ocieplenie. Ale bez powodu. Natomiast w istocie działacze Platformy chyba mają już dość ci starsi działacze, tych wygłupów posła Szczerby i towarzyszy. Starszy człowiek mądrzejszy, bo już się nie chce tego zmienić układu władzy, w jakiś sposób osłabić Grzegorza Schetynę. Natomiast tego Polacy nie akceptują, to widać w sondażach. No i taka reprymenda, no to rzeczywiście ilustrująca jednak pewne napięcie, które w Platformie musi być i ono narasta. Panie profesorze, a sprawa rekonstrukcji rządu, bo Platforma złożyła wniosek o wotum nieufności wobec rządu pani premier Beaty Szydło. Wiemy, że na przełomie listopada, grudnia, na początku grudnia została ogłoszona, odraczana już zresztą, rekonstrukcja rządu pani premier. Z jednej strony Platforma Obywatelska chce dymisji pani premier wraz z rządem, no ale z drugiej strony wydaje się, że tę rekonstrukcję odsunęła w czasie. No właśnie, wydaje się, że ona jednak, jeśli ma być, to powinna być w miarę szybko sama rekonstrukcja, bo to przedłużanie daje pewne pole manewru opozycji. Chociaż sam temat tak zwanego konstruktywnego wotum nieufności jest, byśmy powiedzieli, no taki dziwny, no bo jeśli tam po Marszu Niepodległości, że za rzekomy brak reakcji, bo ten marsz miał być faszystowski i tu się pojawia tego typu pomysł, no albo bo w Europarlamencie uchwalono antypolską rezolucję i to miał być powód, to na tej debacie, na tej dyskusji w kontekście tego konstruktywnego wotum nieufności, no Platforma wygrać tej dyskusji nie może w sensie zewnętrznym. Natomiast oczywiście tutaj Grzegorz Schetyna chce zmusić pozostałych
liderów czy pozostałe grupy opozycyjne do tego, żeby zagłosowali za nim jako, na, jako za premierem tym alternatywnym. Często znowu zamanifestować, że on jest rzeczywistym liderem i nie należy go zmieniać, bo tam mają być wybory tych wiceprzewodniczących partii, no więc on chce pokazać, że rzeczywiście jest, jest liderem niekwestionowanym całego wręcz obozu. To tak temu też miał służyć to porozumienie z Ryszardem Petru w sprawie kandydatury Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy. Ale to, to tylko wewnętrzna gra, natomiast na zewnątrz tej debaty wygrać się nie da. Będzie troszkę takiej kompromitacji. W dyskowaniu Dawidek dobry jest, dobry, dobry. Za granicę, te wszystkie tam rozgrywki, ataki zewnętrzne, w związku z czym, no ale mówię, łatwiej by było, gdyby ten, ten rząd już był jakoś zrekonstruowany. Bo to się już mniej więcej od miesiąca o tym mówi, wałkuje i pewnie jeszcze z dwa tygodnie ze względu na to, na ten wniosek będzie to trwało. No i pytanie, opozycja zachęca do przejęcia władzy formalnej przez Jarosława Kaczyńskiego. Do tego zachęcają też niektórzy zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego, czy to z własnych przekonań, czy ze zwykłego klakierstwa, ale czy ta zmiana na przykład na stanowisku premiera byłaby korzystna dla interesów Polski, dla interesów też samego obozu rządzącego? No oczywiście jest pytanie fundamentalne, które wtedy by się pojawiło. Jeśli Jarosław Kaczyński zostałby premierem, to kto kreśliłby tę strategię, bo wytworzyła się w całym obozie rządzącym taka nieformalna funkcja kogoś, kto stoi jak gdyby ponad tymi takimi taktycznymi działaniami koniecznymi, które każdy rząd musi prowadzić, każde ministerstwo i każdy premier. Kogoś, kto jak gdyby kreśli pewną strategię polityczną, również w tych zakresach różnych zmagań, również międzynarodowych. Do tego trzeba mieć dużo czasu, trzeba mieć wolny umysł, nie zaangażowany w tą właśnie bieżącą, bieżące sprawy. No więc jeśli Jarosław Kaczyński miałby zostać premierem, to kto go zastąpi w tamtej funkcji? To jest bardzo sytuacja. Ktoś powie, no ale może tę funkcję spełniać będąc premierem. No, jeszcze raz mówię, jeśli jest premierem, jest tych takich drobnych, ważniejszych, mniej ważnych obowiązków ogrom, to nie ma nawet czasowo jak wszystkiego ogarnąć. A pamiętajmy, że tutaj jest taka presja, ta szczególnie zewnętrzna i tej totalnej opozycji, że się nic nie zawaha przed tym, żeby, żeby ponownie ewentualnie ludzi wyciągać na ulicę, czy też robić jakieś straszenie sankcjami zewnętrznymi. To jest dosyć, dosyć prawdopodobne, więc no, to czasem mówię tak, jest to lepsze, bo tutaj niektórzy mówią, że to by było lepsze, jak gdyby wariant. Czasem lepsze jest wrogiem dobrego. Panie profesorze, a wycofanie wniosków o awans generalski dla oficerów, wczoraj MON zapowiedział, że wycofuje wnioski z kancelarii, z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z kancelarii pana prezydenta i traktuje to jako gałązkę oliwną wobec kancelarii pana prezydenta, no ale dzisiaj słyszymy, że kancelaria dowiedziała się o tym z mediów i raczej traktuje to nie tyle jako gałązkę oliwną, co jako jakąś demonstrację pana ministra. No tu jest napięcie, nie od dzisiaj. To napięcie jest jak gdyby sporem kompetencyjnym w dużym stopniu. Mamy do czynienia z ministrem bardzo takim silnym charakterze, jakim jest Antoni Macierewicz. Mamy do czynienia z prezydentem, który ma prerogatywy konstytucyjne, bycie naczelnym. Sami silni ludzie, proszę państwa. Realnie. Nic nie można. Nogi podstawić. Nic nie można tu niczego złego zrobić, żeby się potem śmiać. Żeby się potem śmiać w tych rechodupkach, że ktoś zmarł, że ktoś zdechł. O, to pych. O, umarła Kunegunda. Baba Jaga jest namiotem. Kompromisem. Baba Jaga, Baba Jaga, Baba Jaga. Ważną dziedzinę.
wina, że tutaj trzeba jasności, takiej decyzyjnej jasności, takiej kompetencyjnej i spory wokół tego mogą lekkie zamieszanie w te szeregi wprowadzić. No i na koniec pytanie najważniejsze, bo przecież dotyczące przyszłości Polski. Kto będzie liderem Nowoczesnej, która nie należy się, która nie nazywa się już Nowoczesna Ryszarda Petru? Ryszard Petru został usunięty z nazwy. Czy zostanie usunięty również z fotela przewodniczącego na rzecz Katarzyny Lubnauer, bo tylko ona została teraz na placu boju, pozostali kontrkandydaci Ryszarda Petru przekazali jej swoje poparcie? Tego nie jestem w stanie przewidzieć, bo nie siedzę wewnątrz Nowoczesnej i jakie tam nastroje temu towarzyszą. Na pewno Ryszard Petru jest zagrożony. Wycofanie z nazwy, jego nazwiska, on to jak gdyby zaproponował, ale oczywiście to jest tak jego wielu porażek, również tych wizerunkowych. Ma też opór co do takiego prostego dogadania się z Platformą w sprawie Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta. Po części wzmacnia, bo radnik go popiera, z drugiej strony go to osłabia, bo wszystkie te panie i Sama partia, pewnie gdyby to nowy lider, mogłaby mieć jakąś szansę na zmianę wizerunku, bo rzeczywiście Ryszard Petru ma taki ogromny przypadek. Zablokował się gdzieś na tych paru procentach, przebywa też taki konfrontacje, tak wnętrzne skrzydło, że przedmiotą można powiększyć. Chyba to jest jakieś doświadczenie. Ale trudno powiedzieć, na pewno twardą przy opozycji tej liberalnej nie ma dobrego lidera, nie ma wyrazistego lidera i cały ten obóz jest pogrążony w wewnętrznych frakcyjnych konfliktach. I radykalizm, który się uzewnętrznia w różnych akcjach, nawet w głosowaniach tych 6 posłów, europosłów w Parlamencie Europejskim przeciwko Polsce, czy w sprawie rezolucji antypolskiej, to jest wynik wewnętrznych konfliktów. To znaczy ścigają się na radykalizm antypisowski, kto będzie bardziej radykalny. Całej tej opozycji liberalnej to szkodzi wizerunkowo, natomiast zmusza to liderów do tego wyścigu. Grzegorz Schetyna zgłasza konstruktywne wotum nieufności. Ryszard Petru dogaduje się w sprawie Warszawy. Z drugiej strony, prawda, tam zmienia nazwę partii. No cały szereg różnych zawirowań. One zasadniczo niczego nie dają pozytywnego temu obozowi.